Patryk, co skłoniło Cię do przejścia do AVI przede wszystkim? Pierwsze pytanie. Czy była to najkonkretniejsza oferta, czy miałeś kilka jeszcze innych? Miałem kilka ofert. Można powiedzieć, że miałem trzy konkretne oferty z pierwszej ligi, no ale nie dogadaliśmy się przez różne tam szczegóły. Potem zadzwonił do mnie trener Mierzyjewski, przedstawił mi swoją wizję. Wiem, że AVIA Świdnik wiele lat gra już w trzeciej lidze, no i chciałaby się wygrzebać i awansować do tej uprawnionej drugiej ligi. Dlatego stwierdziłem, że dla mnie to też jest wyzwanie. Nigdy nie grałem na tym trzecioligowym poziomie, także zdecydowałem się przyjść do AVIA Świdnik i gdzieś tam swoim doświadczeniem pomóc drużynie w rozwoju tego klubu. Ostatnie dwa sezony w Stali Rzeszów spędzone. Pierwsza liga, a trzecia to jednak troszkę różnicy jest? Nie, no jest sporo różnicy pod każdym względem, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że warto ryzykować. Warto ryzykować. Grałem na tych najwyższych, w tych najwyższym poziomie, czyli w Ekstraklasie, w pierwszej, w drugiej lidze. No i się śmiałem do żony, że przyszło mi teraz grać w trzeciej lidze, także będę miał przegląd wszystkich lig tutaj w Polsce. Ale tak naprawdę to nie jest tak, że szedłem do trzeciej ligi i przychodzę tutaj tylko, aby gdzieś tam odcinać kupony, bo nie mam takiego charakteru. Przyszedłem tutaj w konkretnym celu pomóc w rozwoju tego klubu, ale też cieszyć się grą, bo tak jak zawsze wychodzę z założenia, mam taki charakter, że lubię wygrywać, lubię rywalizować. No i wierzę głęboko w to, że te moje tutaj przyjście do AVIA Świdnik to było dobrym posunięciem. No właśnie uprzedziłeś moje kolejne pytanie, mianowicie nie chcę tutaj nikomu dawać żadnego psztyczka, broń Boże, w nos, ani nic takiego, ale czy przyjście do trzeciej ligi też nie oznacza już tak konkretnie zamknięcia wrot, jeśli chodzi o Ekstraklasę? No wie pan co, no trzeba być realistą, no ja już mam 35 lat, grają starsi zawodnicy ode mnie, o 3-4 lata w Ekstraklasie, no. Ja powiem panu szczerze, że ja dziękuję Bogu za to, co mam, bo zawsze może być gorzej. Wiele razy gram na tym najwyższym poziomie, teraz gram w trzeciej lidze, ale to mnie nie ujmuje, bo też widzę, jacy chłopacy grają w tej trzeciej lidze. Widzę, że dużo zawodników jest takich, którzy sobie spokojnie by na tym pierwszoligowym poziomie poradzili. Dla mnie to też jest nowe doświadczenie. Inne stadiony, inne boiska, inni kibice, także Myślę, że poradzę sobie z tym wszystkim, z całą taką otoczką, ale dla mnie tak najważniejsze jest zielone boisko. Który moment w swojej karierze oceniłbyś za taki najważniejszy? Że tutaj tak troszkę wrócę. Trzy mistrzostwa z Wisłą Kraków? No na pewno mistrzostwo Polski, na pewno powołanie do reprezentacji Polski. No i granie w Ekstraklasie, no bo każdy chłopak, myślę, który zaczyna grać w piłkę, marzy o tym, aby grać na tym najwyższym poziomie, czyli u nas jest Ekstraklasa, no i potem z tej Ekstraklasy trafić do reprezentacji Polski. Mnie się to udało. Udało mi się zdobyć trzy mistrzostwa Polski. Wiele meczów rozegrać w Ekstraklasie i myślę, że to są takie fajne wspomnienia. Wracając jeszcze do bramki za PL-em Nikozja, chyba nikt wtedy nie spodziewał się, że Wisła tak losy Wisły potoczą się później jednak. No, ja też niesympatycznie, prawda? Tak, to jest sobie Ci jednak bliski sercu klub również. Nie, no bardzo. Ja kibicuję temu klubowi, mieszkam na co dzień w Krakowie. Nigdy się nie wyprę Wisły. Każdy, kto mnie zna doskonale, o tym zdaje sobie sprawę i o tym wie. Bo tak naprawdę tam od 12 roku życia zacząłem mieszkać w Krakowie. Wchłonąłem to wszystko, ten klimat cały krakowski. Szkoda, że nie udało nam się wtedy awansować do tej upragnionej być może Ligi Mistrzów, bo może by się to inaczej potoczyło, no ale wtedy co by nie mówić, no ten APOEL to przecież wyszedł z grupy i dopiero odpadł z Realem Madry, także to też dla nas była fajna przygoda, szkoda, że nie udało się, tak jak mówię, awansować, ale tak jak mówię, no najważniejsze, że te wspomnienia są fajne i mogłem uczestniczyć w takim meczu.
No tak, jeszcze wracając do Wisły. Co się stało? Co jest nie tak właśnie w Wiśle, że takie się losy potoczyły, że spadek, czy był jakiś taki moment, który zauważyłeś, zauważył? Ciężko mi jest się wypowiadać na temat Wisły, bo nie ma mnie tam już 5 lat, także gdybym był w szatni, gdybym był na co dzień z drużyną, z klubem, pewnie więcej mógłbym o tym powiedzieć. Ale sam się zastanawiałem, jak taki klub, jeśli chodzi tutaj o Polskę, no mógł, kurczę, spaść z Ekstraklasy do pierwszej ligi. No, tego do dnia dzisiejszego jakoś nie mogę wytłumaczyć, no ale to jest sport, tak? Taka jest piłka. No i najważniejsze, aby wyciągać wnioski. No myślę, że Wisła ma szansę nawet i w tym sezonie awansować do tej Ekstraklasy, no ale to musi wszystko być poukładane i w klubie przede wszystkim, a też w szatni na boisku. Zanim przejdę jeszcze do meczu z Wieczystą, ostatnie takie pytanie na temat Spartaka. Tak zbliżamy się, najpierw była Wisła, teraz Spartak, a mianowicie chodzi mi o ten mecz Spartaka z Lechem w Pucharach. Ty grałeś w Spartaku Trnawie, na pewno możesz coś więcej powiedzieć o tym zespole. No jeszcze czy jest to słowacki klub, który rozwija się w ostatnich latach i jest zagrożeniem jednak dla polskich zespołów, jak widać? Czy... Nie. Jak to wygląda? Jest to niezły klub. Ciężko się przeciwko nim gra. Jest to taka drużyna fizyczna. Bardzo dużo biegają na boisku, ale też potrafią grać w piłkę. A co przede wszystkim, no, co roku grają w pucharach, tak? Grają o tą Ligę Europy. Także ściągają bardzo dobrych zawodników z niezłych lig. Także myślę, że poza Slovanem i nawet Dunajską Stredą, no to jest, nawet nie wiem, czy Spartak na Słowacji nie jest taką drugą siłą, bo Slovan, co by nie mówić, no to wiadomo, ściąga konkretnych zawodników za duże pieniążki, ale Spartak Trnawa w tych derbach zawsze daje radę, rzadko przegrywa i myślę, że to jest niezły zespół, który w meczu z Lechem pokazał, że nie jest gorszy, a u siebie nawet był zdecydowanie lepszy w tym meczu. No i sprawy bieżące, czyli przygotowujecie się, za chwilę zaczynacie trening tutaj przed meczem niedzielnym z Wieczystą. Mhm. Czy to będzie taki mecz sezonu już na początku tych rozgrywek, czy dopiero zobaczymy w niedzielę, jak to wyjdzie? Na pewno będzie to ważny mecz, prawda? Ja powiem panu tak. Wygrana i przegrana na pewno nie dadzą nam awansu do drugiej ligi. Po prostu gramy u siebie, no, przed własną publicznością, że robimy wszystko, aby wygrać ten mecz. Zdajemy sobie sprawę z wagi tego meczu, z drużyny i przede wszystkim zawodników, których Wieczysta posiada. Ale jak widać, Awia Świdnik w tamtym sezonie potrafiła u siebie wygrać 2-1, potrafiła zremisować w Krakowie. Także potrafimy... Potrafimy, można powiedzieć, grać z Wieczystą, ale na pewno jest to zupełnie inny zespół niż w tamtym sezonie. Będzie to na pewno trudne spotkanie, bardzo ciężkie, ale my jesteśmy dobrej myśli, wychodzimy na boisko i chcielibyśmy ciężko popracować przez te 90 minut, żeby ten wynik był korzystny. Ale tak jak powiedziałem, tym meczem ani my, ani Wieczysta nie zrobił awansu. Będzie jeszcze wiele kolejek, wiele ciężkich meczy. No i w tych takich właśnie meczach teoretycznie z słabszymi drużynami trzeba punktować, bo tak się robi awans. Kto poza wami i Wieczystą według twojej opinii jeszcze będzie stanowił o sile tej ligi? Na pewno mocnym zespołem jest Garbarnia Kraków. Na pewno Podhale, Nowy Targ. Wydaje mi się, że Podlasie, Biała Podlaska, Siarka, Tarnobrzeg. Ja myślę, że tak 8 drużyn będzie chciało powalczyć o ten awans. Pomimo tego, że to jest trzecia liga, ale jak widać, każda drużyna chce walczyć, każda drużyna chce awansować do tej centralnej ligi, czyli do tej drugiej ligi. Ale to dobrze, bo będzie ciekawsza liga, będą fajne mecze i powiem tak, niech najlepsza drużyna awansuje do drugiej ligi. Kogo wyróżniłbyś jeszcze w swoim zespole po pierwszych 4 kolejkach? Na pewno tutaj Adrian Paluchowski, który 4 gole na swoim koncie. No, Adrian Paluchowski jest
Na pewno Paweł Uliczny, bardzo dobry środkowy pomocnik, Ahmed, tutaj nasz taki niezły przebojowy chłopak z Uzbekistanu. Chłopak Zagórski jest prawy obrońca, który był w Lechu 2 Poznań. Kamil Rozmus, tak samo Tomek Midzierski, Kursa, Mikity. No mógłbym tak wymieniać. Ja myślę, że my mamy naprawdę niezły zespół z doświadczonymi zawodnikami, ale też mamy wielu fajnych, młodych, ciekawych zawodników i myślę, że ta drużyna, jeśli dotrzemy się do siebie, jeśli złapiemy te takie automatyzmy, bo ja też chłopaków poznaję, ja dopiero tydzień przed ligą doszedłem do AWI Świdnik, też nie miałem z nimi okresu przygotowawczego, ani jednego sparingu nie rozegram, także też muszę się troszkę dostosować, poznać drużynę, jaka taktyka tutaj panuje, także troszkę tego czasu my i ja też potrzebuję, ale myślę, że jest tutaj wielu chłopaków, na których warto przychodzić na mecze, czy też skauci, którzy przyjeżdżają, obserwują zawodników i chcieliby potem brać do wyższych lig, to myślę, że jest tutaj kilku zawodników, którzy zdecydowanie poradziliby sobie na wyższym poziomie. No to jeszcze ostatnie pytanie. Jaki typ na mecz niedzielny? 2-1 dla nas. Gospodarzy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki.